I tak oto, moi drodzy, Gwyn, władca popiołów, został pokonany. Przepraszam, że nic nie mówiłem, ale chciałem się skupić. Dostaliśmy duszę Gwyna i 70 tysięcy dusz. Ja wiem, że w poprzednim odcinku mówiłem, że tarcza Czarnego Rycerza jest być może za łatwa. No i jak się okazało, faktycznie. Bo jak widzieliście, zmieniłem tarczę. Tu mam tą swoją, a tu mam tarczę Czarnego Rycerza. Faktycznie, było to pierwsze podejście z tarczą Czarnego Rycerza i pierwsze podejście udane. Trudno. Nie spodziewałem się, wam powiem, że aż tak ta tarcza robi różnicę. Jak mogliście się przyjrzeć, on mi praktycznie życia nie zabierał. Na tej mojej tarczy to z dobry pasek mi zabierał, jak nie półtora, a na tarczy Czarnego Rycerza nic. Praktycznie. Się cały czas tylko broniłem i w dobrych momentach kontrowałem. Chociaż był moment czy dwa, że mógł mnie zabić. Może ja o tej walce powiem trochę więcej podczas napisów, bo tutaj będą niedługo napisy, ja je wszystkie zostawię. I teraz tylko powiem o zakończeniach. Są dwa zakończenia w tej grze, dobre i złe. Jedno jest, jak usiądziemy do ogniska i je rozpalimy, dlatego mówiłem, że już się nie będę mógł stać człowiekiem. A drugie, jak wyjdziemy stąd, czyli z miejsca, gdzie z Gwynem walczyliśmy. Ja ogólnie uważam, że dobre zakończenie jest trochę głupie, według mnie, bo się poświęcamy. Nie wiem, czy chcę spoilerować. Dobrze, zaspoileruję. Kto nie chce, niech sobie wycisza albo przewinie. Najlepiej wyciszy. Ja pomacham, jak skończę gadać. Gdy wybierzemy dobre zakończenie, to się tak jakby scalimy z ogniem. Ogień nas pochłonie i podtrzymamy tą erę ognia, a co za tym idzie erę bogów, tak? I to jest takie dla mnie trochę głupie, że się poświęcamy. Ja czegoś takiego nie lubię, już mogę pomachać, że skończyłem spoilerować. Dlatego wybieram zakończenie złe, Mrocznego Lorda tak zwane, gdzie przywracamy ludzi do łask. I zobaczcie, jest cutscenka. Ja się zamknę. My lord, bless thy safe return. Let Carf and Frant serve your highness. We are here to serve your highness. I tak, moi drodzy, to jest już koniec Dark Souls. Piękna muzyka na koniec, piękny soundtrack. Odblokowałem osiągnięcie Mroczny Lord czy Demoniczny Lord. Strasznie głośna jest ta muzyka. No i co, moi drodzy? Wybrałem złe zakończenie. Jak widzieliście, był tam Frampt. Czyli on nie był do końca dobry. Znaczy nie wiem, czy też jest zły, po prostu był po jakiejś stronie, swojej stronie. No i co? Nie wiem, czy to jest w sensie takie złe zakończenie. No bo po prostu, no nie wiem, ich lord powrócił, tak? Więc takie gdybanie to według mnie jest. Ale co, gra skończona, moi drodzy. Dark Souls, według mnie gra genialna, naprawdę genialna. Przeszedłem ją drugi raz, nie licząc NG+, to trzeci raz. I powiem wam, że się
w ogóle nie nudziłem. W ogóle. Prawdziwą przyjemnością było to nagrywać. Grałem człowiekiem znikąd. Przez całą grę nie ubrałem ani skrawka zbroi. Więc też się cieszę. Bardzo głośna jest ta muzyka, wiecie? Jak ona tak wyje. Bo jednak dla mnie jest jakieś osiągnięcie, że bez zbroi przeszedłem tą grę, całą grę. Bo jakąś część to wiadomo. Ja wiem, że są ludzie, co przechodzą tą grę na pierwszym poziomie, bez tarczy, bez w ogóle straty życia, bo są też tacy ludzie. Ale dla mnie to i tak jest coś fajnego, wspaniałego, że udało mi się to przejść bez zbroi całą grę i że mogę wam to pokazać. Bo właśnie najlepsze to jest to, że można się z kimś podzielić swoim sukcesem, jakim niewątpliwie jest granie bez zbroi. Boże, ale ona wyje. Gdybym wiedział, że to będzie tak głośno, bym trochę przyciszył muzykę. I tak miałem na 5, wam powiem. Nie wiem, czy to będzie słychać to moje gadanie. No i co, moi drodzy? Jest to też pierwsze Zagrajmy Wy, które skończyłem na moim kanale. Właściwie jest to moje póki co jedyne Zagrajmy Wy. Chciałem zacząć od Dark Souls, bo tak jak mówię, uważam, że ta gra jest genialna, trudna na swój sposób. I chciałem zacząć właśnie od niej. Skończyłem ją razem z DLC. Bardzo się cieszę. Teraz będę musiał jakąś nową grę wybrać, bo póki co Dark Soulsa 2 nie ruszę, bo Dark Souls 2 już nie wywarł na mnie takiego wrażenia jak jedynka. Uważam, że jest o wiele słabszą grą i na razie nie chcę mi się w nią grać. Ale na pewno znajdę inną grę do Zagrajmy Wy, bo na pewno będę nagrywać dalej. No i co, moi drodzy, jeszcze tak odnośnie tego Gwyna. Z tą tarczą to było aż za łatwe, wam powiem, ale no głupio było mi zginąć. Skoro już go miałem na widelcu, no to chciałem go dobić. Wiem, że mogłem go pokonać bez tarczy. Mogłem się z nim męczyć, ale jakoś już mi się nie chciało. Chciałem go już pokonać. I tak też zrobiłem. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Napisy się skończyły. Moje gadanie też. Tutaj jeszcze taki filmik będzie, cutscenka. Zobaczycie. Yes, indeed. The dark sign brands the undead. Pamiętacie to miejsce? And in this land, the undead are corralled and led to the north. Patrzcie tego typa. Tak, moi drodzy, to jest, oprócz, że to jest moje przeznaczenie, oprócz tego, to jest zupełnie początek gry. Ta cela, w której zaczynaliśmy grę, naszą przygodę, gdzie jesteśmy pustym. I spójrzcie do góry. Pamiętacie to ciało z kluczem? Tak jest. O! Północna z niej umarł, widzicie? Ja tak powiedziałem, o, bo gra mi nie uznała, że jestem człowiekiem. Widzicie, jestem pustym, mimo iż... byłem człowiekiem. Klucz do celi w lochach. Tak, moi drodzy, jeszcze kończę, tylko naprawdę... polecam, jeżeli ktoś... ta tarcza jest super na Gwyna. Aż za dobra. Nie spodziewałem się takiego efektu.
No i co? No tak jak mówię, to jest... Użyto klucz do celi Vlocha. To jest początek naszej gry. Ja już tutaj nie będę tego eksplorować. Mógłbym dojść do ogniska, żeby się zrobić człowiekiem, ale... nie wiem, czy to ma jakiś sens, szczerze mówiąc. Myślę, że zakończę jako pusty. Jako człowiekiem zakończyłem grę, bo... poszedłem jako człowiek, więc tutaj mogę tak skończyć. Myślę, że nie będę więcej już gadać. To, co powiedziałem, to, co chciałem powiedzieć, powiedziałem podczas napisów już. Nie będę się tu 10 razy powtarzać. Jeszcze na koniec tylko powiem, że każdą grę, którą przejdę, będę chciał oceniać, bo lubię oceniać. I tej grze daję niewątpliwie 10 na 10. Nie ma co do tego dyskusji, według mnie oczywiście. Zasłużyła na to całą swoją, powiedzmy, no, grywalnością, tak? Fabuła jest dosyć skomplikowana. Jeżeli ktoś naprawdę chce poznać świat Dark Souls, to trzeba dużo doczytać, bo naprawdę jest skomplikowana. Ja jej w sumie też dokładnie nie znam, ale i tak uważam, że gra zasługuje jak najbardziej na 10 na 10, ponieważ w ogóle się przy niej nie nudziłem, a o to w grze właśnie chodzi. Więc tak, moi drodzy, Dark Souls dobiegł końca. Jest mi z tego powodu i smutno, i jestem zadowolony. Bo smutno, że muszę przestać już grać w tą genialną grę. A zadowolony, że przeszedłem ją razem z wami. Pokazałem, myślę, dużo rzeczy. Z czego również jestem zadowolony. Podczas tego mojego gadania, żebym dawno doszedł do ogniska. Wiecie co, może to zrobię. Raz, dwa. Weź, gin. Pieprzaj mi stąd. Mówię, co na następne zagrajmy wy, muszę się zastanowić. Jeszcze nie wiem, tak jak mówię, dwójki nie podejmę, bo jest według mnie o wiele gorszą grą. Ja się już powtarzam. No co na tym tu siedzi? Giń. Gdzie było to ognisko w ogóle? A, gdzieś tu będzie, nie? Cieszę się, że przeszedłem Dark Soulsy. Dark Soulsa. O, tu jest, super. Ja się zrobię człowiekiem. Aha, tu nie mogę. O, cholera. Dobra, to trudno. To pożegnam was tutaj w tym miejscu, więc jeżeli się odcinek podobał, możecie zostawić łapkę w górę, napisać komentarz teraz i ogólnie, i o całej grze, co o niej sądzicie. Piszcie swoje przemyślenia na temat tej gry, ja chętnie poczytam, chętnie się dowiem. Ja myślę, że swoje przemyślenia już wam przekazałem. Nie chcę się tu jakoś rozwijać, bo mógłbym dużo o tej grze rozmawiać, ale może kiedyś jakiegoś vloga na temat Dark Soulsa zrobię, bo naprawdę mógłbym się rozgadać. A teraz to już wszystko. Już nie mogę was zaprosić do oglądania nowych odcinków z Dark Souls, bo już ich nie będzie, ale za to bardzo chętnie zapraszam do oglądania mojego nowego Zagrajmy Wy. Nie wiem, co to jeszcze będzie, sam naprawdę nie wiem, muszę zobaczyć, w co miałbym ochotę zagrać i nagrać dla was przede wszystkim, bo tak jak mówię, dzielić się z kimś to jest to najlepsze doświadczenie. Tak, więc jeszcze raz dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli ktoś oglądał całą serię albo ileś odcinków, to również bardzo dziękuję. A teraz już ostatnie w Dark Soulsie, tak naprawdę nie to. Aj, zepsułem. Chciałem przywoływać. Tak, chciałem powiedzieć, że ostatni już w Dark Soulsie. Do zobaczenia i cześć.